Dzień dobry, to jest kanał Dobitnie. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Witam Państwa serdecznie. Zanim przejdziemy do tematu, dzisiaj chciałem porozmawiać o nowoczesnym kłamstwie, z jakim mamy dzisiaj do czynienia niemal na co dzień. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zachęcić Państwa do komentowania, do lajkowania, do wspierania nas na serwisie Patronite, na YouTubie. I do subskrybowania kanału Dobitnie. Nowoczesne kłamstwo to termin chyba, który wymyśliła Hannah Arendt, nieodżałowana myślicielka, a skłoniło ją do tego rzeczywistość lat 70., 60., a tak naprawdę chodzi o stworzenie nowej rzeczywistości, nowej alternatywnej rzeczywistości. Wtedy wydawało się to pojęciem takim filozoficznym. Dzisiaj mamy z tym do czynienia na żywo, na co dzień. W zasadzie możemy powiedzieć, że stykamy się z tym niemal każdego dnia, nie zdając sobie dokładnie sprawy z tego, że rzeczywiście ludzie, którzy zarządzają naszą świadomością zbiorową, przenoszą część z nas w alternatywne rzeczywistości. Skłoniło mnie do tego, do tej konstatacji, skłoniła mnie wypowiedź Donalda Tuska z Sejmu, który zarzucił swoim politycznym oponentom sprzyjanie polityce rosyjskiej, a w zasadzie współpracę z Rosją, z putinowską Rosją i utrzymywanie rosyjskich wpływów w Polsce. W zasadzie trudno by to było potraktować do końca poważnie, gdyby tego nie mówił premier Rzeczpospolitej. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze nie tak dawno ci ludzie zarzucali całemu obozowi prawicowemu, czy nie całemu, tylko obozowi Prawa i Sprawiedliwości, że chce wywołać wojnę z Rosją, że macha szabelką w kierunku Rosji. Jedno z najgłupszych pojęć, jakie funkcjonuje w polskiej polityce, czy w polskiej debacie publicznej, ale cóż, jest obecne i koniec. Kiedy zwrócimy uwagę, że premier Rzeczpospolitej, Mateusz Morawiecki, razem z wicepremierem ówczesnym Jarosławem Kaczyńskim pojechali jako pierwsi zachodni politycy do Kijowa, żeby wyrazić swoje poparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Kiedy zwrócimy uwagę, jaką Polska odegrała rolę w pierwszych dniach po napaści Rosji na Ukrainę, kiedy to polski premier zabiegał o wsparcie dla Ukrainy na całym świecie, od Niemiec po Waszyngton. Kiedy zwrócimy uwagę rzeczywiście, jak wiele Ukraina zawdzięcza Polsce i jak bardzo Polska stała się obiektem ataku rosyjskiej propagandy, no to trudno tak naprawdę zrozumieć, trudno potraktować te słowa poważnie. A jednak one padają. Jednak padają i są zapowiedzią szerszej kampanii. Oczywiście możemy powiedzieć, że to kłamstwo, że to tylko propaganda. I w pewnym sensie jest to prawda. Jest to zabieg marketingowy czy PR-owski, kiedy największe atuty przeciwnika chcemy przypisać sobie, a największe swoje wady chcemy przypisać przeciwnikowi. To jest pewna próba odwrócenia ról, jak kiedyś w mediach, przez media przetoczyła się wielka kampania społeczna, promująca zdrową żywność i alarmująca, że fast foody, zwłaszcza jedna sieć fast foodów, serwuje swoim klientom niezdrowe jedzenie, to ta sieć fast foodów uruchomiła wielką kampanię reklamową mówiącą o tym, że bułka z kawałkiem mielonego mięsa jest zdrowa, ponieważ są tam w środku także warzywa. Więc to może być ten zabieg.
Oczywiście można też powiedzieć, że jest to zaciemnienie rzeczywistości, no bo jeżeli ktokolwiek choć trochę pamięta z polskiej polityki, to wie, że jeżeli w ostatnim 20-leciu jakakolwiek partia polityczna, czy jacykolwiek politycy sprzyjali Rosji, to byli to Donald Tusk i Radosław Sikorski i Waldemar Pawlak i całe PSL. W zasadzie tutaj trudno o bardziej jasne dowody. No mamy wizytę Donalda Tuska w czasie kampanii wyborczej Władimira Putina na Kremlu, co zostało odebrane jako wsparcie dla Władimira Putina. Mamy wycofanie sprzeciwu Polski przed wstąpieniem do Rosji do Światowej Organizacji Handlu bez żadnych koncesji, bez żadnych zysków. Rosja wówczas utrzymała embargo na przykład na polskie towary, na polskie produkty rolne. Mamy spór z Rosją o zezwolenia na kursowanie tirów tego transportu samochodowego. Właśnie wtedy Rosja wprowadziła ograniczenia dla Polski, kiedy Polska ustępowała w kolejnych punktach spornych. Mamy wreszcie podpisywanie bardzo niekorzystnego dla Polski kontraktu gazowego, tak niekorzystnego, że nawet komisarz Oettinger przyjechał do Polski, by zablokować podpisanie tego kontraktu w takiej formie, w jakiej wynegocjował go polski rząd. Mamy współpracę specjalną służb specjalnych. To wszystko się działo, to wszystko miało miejsce. Mamy zaproszenie ministra spraw zagranicznych Rosji, Ławrowa, na odprawę polskich ambasadorów. Na takie spotkania zaproszę tylko przyjaciół, a nie nieprzyjaciół. Mamy wreszcie słynne spotkania Tuska z Władimirem Putinem i deklaracja o tym, że premier Tusk i premier Putin, wówczas był premierem, będą dbać o to, żeby nikt w stosunki polsko-rosyjskie nie sypał piachu w tryby. Patrząc, była to oczywiście sugestia, że żadna antyrosyjska polityka Prawa i Sprawiedliwości nie może być kontynuowana. Więc trudno te słowa traktować poważnie. Było potem oczywiście zachowanie bardzo, bardzo dwuznaczne i bardzo nie chroniące polskich interesów, zachowanie Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w sprawie i Ewy Kopacz w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Mieliśmy wreszcie spotkanie na molo i długie rozmowy premiera Tuska z Władimirem Putinem w czasie, kiedy w Sopocie przebywała także ukraińska premier i do spotkania polskiego premiera z szefem rządu Ukrainy nie doszło. Mamy szereg spotkań, mamy szereg wydarzeń. Przypomnijmy sobie, że Platforma Obywatelska dążyła do normalizacji czy takiego ocieplenia relacji z Rosją już po próbie inwazji na Gruzję i na rozpoczęciu wojny hybrydowej z Ukrainą. Mamy chęć deklaracji Donalda Tuska, że rosyjski kapitał nie może być w żaden sposób w Polsce dyskryminowany, ponieważ jest to kapitał jak każdy inny i kapitał nie ma narodowości, także rosyjski. Pamiętamy wówczas, że rząd był gotowy sprzedać najpierw Orlen, a potem Lotos Rosjanom. Takie rozmowy się toczyły. Mamy szereg wydarzeń, które potwierdzają, że polityka rządu Platformy i PSL-u, delikatnie mówiąc, była dwuznaczna i niejasna wobec polskich interesów, sprzeczna z polskimi interesami w relacjach z Rosją. A jednak
Donald Tusk decyduje się powiedzieć, że to Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę, czy prowadził politykę prorosyjską i to on umacniał rosyjskie wpływy w Polsce. Gdyby chodziło tylko o kłamstwo, to byłoby proste. Ale Hannah Arendt zwraca uwagę, że kiedyś za taką prymitywną sowiecką propagandą, tak byśmy mogli potraktować te słowa Donalda Tuska, pozornie byśmy tak mogli je potraktować. Kiedyś za tą propagandą prymitywną było jasne, że stoi jakaś prawda, że jest jakaś prawda głęboko ukryta, którą ta propaganda stara się osłonić, i tak naprawdę dobrze czytając tą propagandę, jesteśmy w stanie zrozumieć, czy dojść do tego, jaka jest prawda. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, żeby pokazać, że nie ma jednej prawdy, że prawd jest wiele, a w zasadzie są dwie prawdy i możemy sobie wybrać świat, w jakim żyjemy, w jakiej prawdzie chcemy żyć. Jeżeli udało się przekonać część społeczeństwa do tego, że przywracanie praworządności w Polsce może odbywać się metodami niedemokratycznymi, może odbywać się z naruszeniem prawa, może odbywać się z pogardą dla prawa i dla wszelkich reguł i demokracji, i praworządności. To znaczy, że w zasadzie można wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko tak, że przyszedł jakiś jeden PR-owiec i drugi i coś takiego ogłosił. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają znacznie szerszy zakres, ponieważ wraz z uznaniem, że oto metodami niedemokratycznymi przywracamy praworządność, idą zaraz autorytety naukowe, które mówią, że tak, rzeczywiście tak powinno być, tak będzie. Idzie uznanie z zagranicy, tak ważne i dla rządu Donalda Tuska, i dla wielu jego wyborców, że oczywiście to jest prawda. Przyjeżdża do Polski przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która mówi, że przywracanie w Polsce praworządności postępuje, jest na dobrej drodze, w związku z tym odblokowuje czy rezygnuje z stosowania wobec Polski artykułu 7, mówiącego właśnie o łamaniu praworządności i zablokowaniu wszystkich możliwych przywilejów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na koniec czego może być nawet usunięcie z Unii Europejskiej. Taką mamy otoczkę tej rzeczywistości. Nie chodzi o prawdę, ponieważ prawda jest, już wiemy, że jest inna. Chodzi o to, że prawda jest względna. Prawdy nie ma. Prawda może być tylko taka, jak ją zinterpretujemy. Jeżeli zinterpretujemy ją tak, to ona będzie taka. Jeżeli zinterpretujemy ją tak, to będzie inna. Chodzi więc o zafałszowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim chodzi o stworzenie dwóch rzeczywistości. Jeżeli udaje się przekonać na przykład dużą część społeczeństwa polskiego, europejskiego, światowego, mówię o świecie zachodnim oczywiście, który się takimi rzeczami szczególnie przejmuje, że jest więcej niż dwie płcie, tylko tych płci jest 50 kilka, no to i powstają na ten temat prace naukowe, powstają na ten temat rozprawy, powstaje całe prawodawstwo z tym związane, to znaczy, że to jest możliwe. Jeżeli udaje się przekonać społeczeństwo, elity i to naukowe, i medialne, i polityczne, do tego, że ocieplenie klimatu, że jesteśmy w stanie zapobiec takiemu ociepleniu klimatu i powstrzymać procesy, które zachodzą, no to znaczy, że rzeczywiście wytworzenie takiej nowej rzeczywistości jest możliwe. Oczywiście
żeby było jasne, nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj na świecie nie zaprzecza temu, że zmiany klimatu następują. One oczywiście następują. Nie wiemy dokładnie, jaki wpływ ma na to człowiek. Wielu naukowców spiera się o to. Część dopiero teraz zaczyna o tym mówić. Część nie mówiła o tym przez lata, ponieważ bała się wykluczenia z grona naukowców, a przede wszystkim nie miała pieniędzy na to, żeby takie badania prowadzić, gdyż badania były, w sumie pieniędzy był przeznaczony wyłącznie dla tych naukowców, którzy potwierdzali przemożny wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Wytworzyła się pewna sfera pojęciowa, pewna sfera naukowa, pewna sfera oczywistych, jakby już faktów, a w związku z tym pewnych przepisów prawa, które mówią o tym, że takie zjawisko, taki proces ma miejsce. Zakwestionowanie tego jest niemożliwe, a często graniczy z wykluczeniem czy z uznaniem, czy trafieniem do kategorii szaleńców. W związku z tym trudno się z czymś takim walczy. Już teraz całe szczęście część naukowców zaczyna przyznawać, że to wszystko poszło w złym kierunku, że oczywiście zmiany klimatyczne zachodzą, ale po pierwsze człowiek ma na to wpływ ograniczony, a po drugie, co jest najważniejsze w tej kwestii, środki zaradcze, jakie próbują narzucić nam różne organizacje międzynarodowe, rządy, fundacje, ONZ, Unia Europejska, są niewspółmierne do zagrożenia czy do zjawisk, które zachodzą, a przede wszystkim są nieskuteczne. Ponieważ jeżeli wprowadzimy je na terenie Unii Europejskiej i powiedzmy państw, które z Unią współpracują, to tak naprawdę nie doprowadzi to do dużego polepszenia się sytuacji klimatycznej, a z pewnością spowoduje znacznie większe zubożenie społeczeństw, nie tych najbogatszych, ale tych biedniejszych, tych, które dzisiaj uciekają ze swoich miejsc zamieszkania, ponieważ nie są w stanie się wyżywić. Czyli tak naprawdę lekarstwo na zjawiska, które są opisywane, może przynieść jeszcze gorsze skutki niż kuracja, może przynieść jeszcze gorsze skutki niż brak tej kuracji. Ale wróćmy, przytoczyłem ten przykład tylko po to, żeby pokazać, że możliwe jest stworzenie alternatywnej rzeczywistości i ta alternatywna rzeczywistość w Polsce jest teraz właśnie tworzona. Jeżeli premier Donald Tusk wychodzi na mównicę i mówi do posłów Prawa i Sprawiedliwości, że są jak PZPR, rozszyfrowane swego czasu przez Leszka Moczulskiego, płatni zdrajcy, pachołki Moskwy, Rosji, przepraszam, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś tak mało wytłumaczalnym, że musi być to element tworzenia nowej rzeczywistości. Dla wielu wyborców liberalnych, wyborców Platformy, Lewicy, Trzeciej Drogi, już sam fakt, że premier to powiedział, będzie dowodem do tego, że na to, że tak jest albo tak mogło być. Dla części mediów, które nawet nie to, że sprzyjają temu rządowi, choć oczywiście sprzyjają, ale raczej bezrefleksyjnie przyjmują słowa polityków, zwłaszcza polityków tamtej strony, sceny politycznej, czyli lewicowo-liberalnej, będzie to element rozpoczęcia dyskusji na temat tego, jak rzeczywiście było, jak już rzeczywiście jest. Czyli prawda, nieprawda, warto się nad tym zastanowić. Jeżeli premier przytacza jakieś zdania, jakieś spotkania Jarosława Kaczyńskiego sprzed 30 lat, spotkania z rosyjskim agentem
o którym wiedzieli wszyscy, wszyscy oczywiście, cała elita polityczna, że do takich spotkań dochodzi, to przecież nie chodzi o udowadnianie tego, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę robił coś złego, robił coś karygodnego. Chodzi o to, żeby wytworzyć to otoczenie faktograficzne jakieś, że rzeczywiście coś w tym mogło być, że coś w tym było, że być może jednak jest inaczej, niż nam się wydaje. Ja rozumiem w pewnym sensie słabość Donalda Tuska w starciu, tak powiem, na antyrosyjskość. No bo jeżeli oprzemy się wyłącznie na faktach, to tutaj nie ma żadnego, to on nie ma szans. W związku z tym, prawda, obiektywna, prawda, fakty będą zawsze przeciwko niemu. Dlatego stworzenie alternatywnej rzeczywistości jest dla niego, przepraszam, jedynym wyjściem. Co najważniejsze, jest to wyjście skuteczne, wyjście, które pokazuje, że można funkcjonować w świecie, w którym, w świecie pojęciowym, w świecie medialnym, w świecie wyborczym, który rządzi się innymi prawami. I teraz, jeżeli my się wszyscy godzimy na to, że prawda, a przynajmniej część z nas się na to godzi, że prawda jest względna, że prawda jest tylko interpretacją, to nie ma szans na to, żeby nastąpiło w Polsce jakieś załagodzenie sporu, a wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby ten spór był coraz większy. I będzie coraz większy, no bo jeżeli mamy już nie dwa plemiona, które się nawzajem zwalczają, ale będziemy mieli dwa środowiska, które żyją na innych planetach, w innych światach, a nawet w innych galaktykach, tak naprawdę, będą posługiwały się innym systemem pojęciowym, będą posługiwały się innymi, będą selektywnie oczywiście, innymi zdarzeniami i będą przywoływały zupełnie inne doświadczenia, inne zdarzenia, opinie innych polityków, innych ekspertów. To znaczy, że a pomijały te, które są dla nich niewygodne, to znaczy, że rzeczywiście zabrniemy, czy już brniemy w dwa światy, które się nawzajem nie będą rozumieć i nie będą się nawet stykać. One się już coraz mniej stykają, tak naprawdę. Jesteśmy u progu rozbicia państwa na, czy społeczeństwa, na dwa osobne zbiory, które będą się stykać wyłącznie przy okazji wyborów, i tak naprawdę, który będzie bardziej aktywny, ten będzie zwycięski. To trochę przerażająca wizja, ale zwróćmy uwagę, że fakty tutaj nie mają znaczenia. Dzisiaj Radosław Sikorski przywraca do pracy urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, absolwentów rosyjskich uczelni, o których lojalności wobec państwa polskiego, co do których lojalności wobec państwa polskiego może mieć pewne wątpliwości. Oni zostali usunięci przez poprzedniego ministra spraw zagranicznych właśnie dlatego, że byli wyszkoleni i mieli kontakty w Moskwie. To nie ma znaczenia. To nie jest brane pod uwagę. To się dzieje. Coś, co w tym świecie przestaje mieć znaczenie. Chodzi tylko i wyłącznie o opinię, o rzucenie oskarżenia, o rzucenie wątpliwości, o zasianie wątpliwości, a przede wszystkim o wytworzenie pewnej atmosfery. Jeżeli zwrócimy uwagę, że jeszcze nie tak dawno sam premier Tusk i przez przedstawiciele jego formacji byli przeciwni budowie płotu czy zapory na granicy z Białorusią, mówiąc, że trzeba przyjąć tych ludzi, którzy tamtędy próbują się przedostać do Polski, zdając sobie sprawę, że nie jest to zwykła emigracja ludzi uciekających przed wojną, ale jest to zaplanowana
akcja służb rosyjskich skierowanych przeciwko Polsce czy przeciwko Zachodowi, które poprzez nielegalny, masowy napływ imigrantów chciały destabilizować Polskę i inne kraje, no to czym jest niechęć do powstrzymywania tej polityki, jak nie wspieraniem obcego reżimu, jak nie działaniem na korzyść obcego reżimu? Czym jest chęć destrukcji wewnętrznej, jeżeli nie właśnie wspieraniem obcego reżimu? Jedną z broni, jaką Rosja stosuje od tysiąca lat, jest właśnie destrukcja, destrukcja wewnętrzna. Najpierw osłabienie księstw, dzisiaj państw sąsiadujących z Rosją, a następnie wchodzenia tam bądź jako sojusznik jednej strony, bądź jako stabilizator. I tak się rozwijała Rosja. Tak funkcjonuje od lat i tak, i my wiemy, że tak funkcjonuje. W związku z tym, jeżeli ktoś dzisiaj próbuje wywoływać konflikt w miejscu, w którym no wydaje się, że on nie ma prawa być wywoływany. To znaczy, że mamy do czynienia z świadomym bądź nieświadomym działaniem na szkodę swojego państwa, a w interesie obcego mocarstwa. To i tak nie będzie miało znaczenia, ponieważ tego rodzaju opinie, tego rodzaju świadomość, tego rodzaju analiza nie dotrze nigdy do ludzi, którzy żyją w tym wytworzonym już przez elity liberalno-lewicowe, a które mówią: nie, nie, to prawica od zawsze sprzyja Rosji. Oczywiście są w Europie partie, dla których Rosja Putina jest bliska, bądź chciały współpracować z tą Rosją Putina. Natomiast to nie te partie prawicowe napędziły machinę wojenną Putina. To nie partie prawicowe transferowały miliardy euro do Rosji, która otwarcie mówiła o tym, że chce zmiany granic, że chce powrotu czy przywrócenia Związku Sowieckiego i która mówiła, że jej imperialne dążenia nadal są aktualne. To nie rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał budowę gazociągu Baltic Pipe z Norwegii, który dostarcza teraz w Polsce gaz i który pozwolił powstrzymać dostawy rosyjskie, uniezależnić się od dostaw rosyjskich, tylko zrobił to rząd Donalda Tuska, który mówił wprost, że my nie potrzebujemy tyle gazu, a zwłaszcza nie potrzebujemy gazu z Norwegii. To są fakty, a rzeczywistość jest alternatywna. Rzeczywistość jest alternatywna. Żyjemy powoli w coraz bardziej świecie wirtualnym. Nie mają znaczenia fakty, mają znaczenia tylko opinie. Świat opinii, w którym będziemy się obracać. Rzeczywistość dopada ten świat alternatywny. Rosja sowiecka, czy cały komunizm wytwarzał świat alternatywny, ostatecznie zderzył się z wolnym rynkiem, z Ronaldem Reaganem, z kapitalizmem i przegrał. Musiał przegrać, ponieważ ekonomia nie ma alternatywnej ekonomii. Ekonomia jest jedna, tak samo jak jest jedna polityka i są jedne interesy. Hipisi w latach 60. i 70. próbowali stworzyć nowy świat, ale kiedy trochę dorośli, musieli założyć rodziny, znaczy założyli rodziny, musieli kupić samochody, wykształcić te rodziny, wykształcić dzieci, zapewnić byt. Stali się najbardziej konserwatywnym pokoleniem od lat, które ubrało potem garnitury i to oni obalili
tak naprawdę komunizm, chociaż jeszcze kilka czy kilkanaście lat wcześniej pragnęliby tego rodzaju lewicowe ideały wprowadzać w życie. To samo będzie się działo u nas, to samo będzie się działo w naszej rzeczywistości. Zdajmy sobie sprawę z tego, że te wszystkie alternatywne rzeczywistości tworzą się tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć władzę i żeby tą władzę utrzymać. To nie ma nic wspólnego z interesem narodowym, to nie ma nic wspólnego z interesem państwowym, z racją stanu. To chodzi wyłącznie o doraźny zysk, doraźną walkę z politycznym przeciwnikiem i pokonanie go w tych wyborach, w następnych wyborach. Interesy Rzeczpospolitej są większe niż, silniejsze niż ten czy inny polityk i zawsze będą silniejsze. Niestety rozbijanie państwa od środka jest działaniem na rzecz obcego mocarstwa, ale no, nie z takimi rzeczami sobie już w historii radziliśmy. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Zwróćcie Państwo uwagę, że jesteśmy dzisiaj w momencie, w którym ważą się losy kształtu Polski na najbliższych kilkanaście lat, może kilkadziesiąt. Chodzi o drogę rozwoju, jaką obierzemy. Czy będzie to rozwój w kierunku podmiotowości państwa polskiego, czy polskiej gospodarki, czy będzie to kierunek odwrotny. Skupiając się na tworzeniu alternatywnej rzeczywistości, na jakichś bytach, które funkcjonują tylko w przestrzeni medialno-politycznej, tak naprawdę rząd Donalda Tuska odchodzi od tego, co w polityce jest najważniejsze, czyli interes społeczeństwa, interes narodu, interes państwa. Tym interesem zawsze jest wzmacnianie struktur państwa, wzmacnianie jego gospodarki, wzmacnianie jego instytucji. Dzisiaj znacznie więcej uwagi poświęcamy, czy łatwiej jest poświęcić temu, czy minister Kierwiński miał problemy z nagłośnieniem, czy miał problemy z poziomem pewnej substancji we krwi. Dzisiaj wielkie emocje wzbudza fakt, czy policjantka, która miała dokonać tego badania, istnieje czy nie istnieje. A tak naprawdę, z punktu widzenia interesów państwa, ten minister nie ma większego znaczenia. Wkrótce zapomnimy nawet, że on był ministrem. Wkrótce zapomnimy o nim jako o postaci, która wzbudzała tyle emocji. Natomiast infrastruktura, obronność, przemysł, rozwój gospodarczy zostaną z nami, bądź nie zostaną z nami na zawsze. I to jest coś, co powinno rozpalać emocje, a nie to, czy minister taki czy śmaki był bardziej trzeźwy czy mniej trzeźwy, czy bełkotał czy nie bełkotał. Wszyscy wiemy, że bełkotał, ale to naprawdę z punktu widzenia państwa ma mniejsze znaczenie. O tym, czy żyjemy w alternatywnej rzeczywistości, czy nie, będziemy wracać, ale życzę państwu, żebyśmy wszyscy żyli w jednej prawdziwej rzeczywistości, a nie w dwóch innych, w dwóch światach. I z pewnością tak byłoby nam łatwiej żyć w jednym spójnym pojęciowo, spójnym, jeżeli chodzi o wartości aksjologicznie, świecie. Dziękuję Państwu serdecznie. Może trochę za bardzo to było teoretyczne, ale myślę, że jednak zrozumiałe. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania naszego kanału.